To ty go uruchomiłeś. Greg gwałtownie uniósł ręce w górę. Nie miałem pojęcia, co robię. Cóż, teraz musisz coś wymyślić, odparł Hadi. To ty jesteś ten mądry. No właśnie, przyznał Cyril. Mówicie to tak, jakbyście byli na mnie wkurzeni, burzył się Greg. Cyril spuścił wzrok, a Hadi zaczął. Cóż, jesteście wkurzeni. Co ja takiego zrobiłem? To ty uparłeś się, żeby tam iść, powiedział Cyril. Greg otworzył, po czym zamknął usta. Wstał. Dobra, wracajcie do domów. Ja się tym zajmę. Hadi i Cyril popatrzyli na przyjaciela, a potem po sobie. Jak chcesz, stary, powiedział Hadi. Chodź. Wstał i skinął na Cyryla. Godzinę później Greg położył się na łóżku w wytartym dresie i starej koszulce w kolorowe wzory. Leżąc w ciemnościach, zwrócił się do sufitu. Potrzebuję pieniędzy. Gdyby miał pieniądze, a w każdym razie więcej niż zarabiał na opiece nad dzieckiem, mógłby kupić wszystko, czego potrzebował do swoich eksperymentów. Mógłby stworzyć własne laboratorium świadomości. I wtedy wiedziałby, co zrobić z aportem. Greg sięgnął po telefon. Latem czytał artykuł o 13-letnim przedsiębiorcy, który założył w domu firmę i zarabiał niesamowitą kasę. Greg miał 14 lat i był inteligentny. Przecież też mógł założyć jakąś firmę. Wpisał do wyszukiwarki: jak szybko zarobić pieniądze? Przez następną godzinę przeglądał strony o zarabianiu w domu. Gdy skończył, był sfrustrowany, zagubiony i zmęczony. Przyszykował się więc do spania. Tuż przed położeniem się wziął telefon i wysłał Derowi wiadomość. Potrzebuję twojego magicznego palca szczęścia. Nauczysz mnie, jak zarabiać pieniądze? Der nie odpisał. Greg uznał, że wuj pewnie już spał. Der zwykle kładł się wcześniej niż chłopak. Nim zgasił światło, usłyszał przychodzącą wiadomość. Była od Aporta. Dobranoc, pchłynanoc. Śpi dobrze, odpisał Greg, ignorując dreszcz, który go przeszedł. Zmarszczył brwi. Coś go niepokoiło, ale nie był pewien co. Był tak zmęczony, że nie myślał jasno. Oczy same mu się zamykały. Nie walczył z tym i natychmiast zasnął. Kiedy się obudził, było jeszcze ciemno. Poderwał się z łóżka i zaczął mrugać gwałtownie, by się dobudzić. Jego ostatni SMS. Co on sobie myślał? Idiota! Złapał telefon i wykasował wiadomość do Dera. A potem do niego zadzwonił. Bezskutecznie. Odnalazł numer stacjonarny wuja i pod niego zadzwonił. Nawet gdyby Der spał, dzwonienie by go obudziło. Nikt nie odbierał. Co miał robić? Nie miał szans dotrzeć do Dera na własną rękę. Wuj mieszkał za daleko, by dojechać tam rowerem. Nie jeździły tam autobusy. Jak miał się do niego dostać i go ostrzec? Podwózka! Potrzebował podwózki, ale od kogo? Nie mógł przecież poprosić o to rodziców. Pomyślał o pani Peters, która mieszkała 3 domy dalej. Zawsze była dla niego miła. Może... Ściągnął z siebie piżamę i nałożył szare spodnie dresowe i granatową bluzę z kapturem. Złapał telefon i wybiegł z pokoju. Nie bardzo wiedział, jak wyjaśnić pani Peters, że potrzebuje podwózki o... Która godzina? Sprawdził. 5:30. Cóż, będzie musiał coś wymyślić. Spiegał po schodach po 2 stopnie naraz. W korytarzu założył kalosze. A potem odciągnął zasuwkę i otworzył drzwi. Już miał wybiec, gdy spojrzał w dół. Nogi się pod nim ugięły i osunął się na ziemię. Zrobiło mu się niedobrze. Zasłonił twarz i odwrócił wzrok od tego, co leżało na wycieraczce z napisem "Witajcie". Tyle, że to nie pomogło. Wciąż miał przed oczami ten obraz. Doskonale widział gruby palec Dera. Krwawy u nasady, z wystającą kością. Palec był śniady,
Rosły na nim jasne włoski. Krew była intensywnie czerwona. Nawet w jego wyobraźni wszystkie te szczegóły były upiorne. Greg zdążył zauważyć, że krew się ścięła, nim palec wylądował na wycieraczce, ponieważ białe W nie było zakrwawione. Greg, co ty tu robisz? Jego mama schodziła ze schodów. Greg nie mógł myśleć. Złapał palec i wsadził go do kieszeni bluzy. Przytrzymując się framugi, podciągnął się na nogi i zamknął drzwi. Chyba lunatykowałem, powiedział. Słabe, ale był zbyt wstrząśnięty, by wymyślić coś lepszego. I wtedy zauważył, że jego mama płakała. Co się stało? Zapytał. Miała czerwone oczy i nos, rozmazany makijaż i mokre od łez policzki. Była ubrana w miękki, różowy szlafrok i białą koszulkę nocną na ramionczkach. Otarła policzki i usiadła na trzecim od dołu stopniu schodów. Co się stało? Powtórzył. Podbiegł do schodów i usiadł obok matki. Ujęła go za rękę. Tak mi przykro. To nie koniec świata. Po prostu jestem w szoku. Chodzi o twojego wuja Darina. Greg zamarł. Nie uwierzysz? Zaukała jego mama. Zaatakowało go jakieś wściekłe zwierzę i odgryzło mu palec. Greg nie mógł oddychać. Spojrzał na kieszeń bluzy. Wsunął do niej rękę i dotknął pierścienia, który wciąż otaczał poszarpane ciało. Gdy tylko Greg zobaczył palec, wiedział, że należał do Dera. Nie potrzebował nawet pierścienia, by go rozpoznać. Ale ten pierścień przeraził go bardziej niż wystająca kość i żyły. Do oczu napłynęły mu łzy. Odchrząknął z trudem i wykrztusił. To okropne! Jest też podrapany i pokiereszowany. Zabrali go helikopterem do szpitala. Nie mogę w to uwierzyć. Greg nie mógł jej pocieszyć. Był zbyt zajęty ogarnianiem tego, co się stało. O nie, 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 jęknął. Jego matka, nie rozumiejąc, co ma na myśli, mocno go objęła. Już dobrze. Naprawdę. Jestem pewna, że nic mu nie będzie. Pewnie będzie niedługo z tego żartować. Powiedziała, po czym znów się rozpłakała. Nie, 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 niczym mantrę powtarzał Greg. Jakby wystarczyło wypowiedzieć to odpowiednią liczbę razy, żeby wszystko się skończyło i znów było tak jak dawniej. Chłopak wysunął się z objęć mamy, dotknął kieszeni bluzy i powiedział: potrzebuję powietrza. Podbiegł do drzwi, otworzył je na oścież i zbiegł po schodach. Nie padało, ale nawet gdyby, nie zwracałby na to uwagi. Musiał uciec. Nie potrafił się z tym zmierzyć. Nie mógł pogodzić się z tym, co zrobił. Ale zrobił to. Było oczywiste, że to efekt jego działań. Greg nie wiedział, gdzie pojedzie, gdy wychodził z domu, ale nim zdążył wsiąść na rower, coś go zatrzymało. Czy to był? Tak, to on. Na tyłach ogrodu, pod sosnami, obok ostrych traw, na skraju wydmy, siedział Aport. W pierwszych promieniach słońca oczy lśniły mu czerwonym blaskiem. Uszy skierował do przodu, jakby pytająco. Greg był tak wściekły i zdenerwowany, że nawet nie myślał o tym, by uciekać. Złapał kij bejsbolowy, który leżał wśród sportowych akcesoriów jego ojca i zrobił krok w stronę Aporta. A potem następny. I jeszcze jeden. Aż w końcu zaczął w jego stronę biec. Aport wstał. Lśniący wzrok wbił w Grega. Gdyby Aport był prawdziwym psem, Greg uznałby to za urocze. Ale Aport nie był prawdziwym psem. Był animatronicznym zabójcą, który wyglądał jak pies. Greg nie zamierzał pozwolić, by ta niby wesoła poza go powstrzymała. Kiedy dotarł do psa, nie wahał się. Z rozmachem uderzył kijem w łeb Aporta. Pierwsze uderzenie rozwaliło czubek głowy robota, ukazując metalową czaszkę i rozerwane kable. Gdy Greg zamachnął się znowu, posypały się iskry. Coś ty zrobił! Wrzasnął do psa.
Szczęka Aporta uchyliła się, jakby w głupim uśmiechu. Greg znów się zamachnął i uderzył w kufrę zwierzęcia. Posypały się metalowe zęby, a z kabli wystających z otwartej paszczy poszły kolejne skry. Ale Aport wciąż wpatrywał się w Grega zachęcająco. – Przestań! – krzyknął Greg. Wziął potężny zamach i z całej siły uderzył psa w głowę. Zgrzytnął metal. Na trawę znów posypały się iskry. Greg kontynuował atak. Uderzał raz za razem. W końcu głowa Aporta była kompletnie zniszczona, ale to nie wystarczyło Gregowi. Ponownie podniósł kij i zaatakował to, co zostało z robota. Po chwili resztki animatronicznego zabójcy przypominały już tylko stertę złomu. Mimo to Greg nie przestawał, dopóki nie nabawił się pęcherzy na palcach i nie mógł złapać powietrza. W końcu upuścił kij. Osunął się na wilgotną wydmę. Z trudem oddychając, popatrzył na stertę metalu, zawiasów, sztucznego futra i kabli. Morze szumiało głośno, a jego rytmiczny ryk był niczym pieśń miliona wściekłych mężczyzn. Dla Grega był to odgłos sądu. To był jego oskarżyciel. Jakże mógł sądzić, że wiedział o polu dość, by pomyśleć o szczęściu i oczekiwać pieniędzy? I co on sobie myślał, gdy napisał do Dera o magicznym palcu szczęścia? To on był winien. Czemu oskarżył o to Aporta? Może i Aport był niczym generator, który reagował na myśli Grega, ale tak naprawdę nie był generatorem zdarzeń losowych, prawda? Greg nie rozumiał, co się dzieje, ale doszedł do wniosku, że Aport reagował nie tylko na jego SMS-y. W jakiś sposób obserwował też zachowania Grega i możliwe, że odczytywał jego myśli tak, jak robiły to jego rośliny. Aport nie był polem punktu zerowego, ale jego częścią. Zachowywał się tak, jakby był psem pola, czy czymś, co miało zdobywać to, co pole uznało za potrzebne Gregowi. Bez względu na to, czym był Aport, to Greg ponosił winę za to, że Der stracił palec. Greg, jesteś tam? Zawołała jego mama. Greg spojrzał na zniszczonego robota. Greg! Mama zaczęła schodzić po schodach. Greg i resztki robota skrywały się częściowo w wysokiej trawie, ale gdyby mama wyszła na tyły ogrodu, wszystko by zobaczyła. Greg rozejrzał się wokół i zauważył wgłębienie pod kawałkiem drewna znalezionego na plaży, teraz obsypanego zębami Aporta. Szybko wsypał pozostałości animatronicznego psa do dziury i zawołał: Idę! Mama chciała powiedzieć Gregowi, że Der został poddany operacji, podczas której zszyją mu uszkodzone nerwy i rany. Nie można go było na razie odwiedzać, więc postanowiła tymczasem iść do pracy. Przed wyjściem objęła Grega. Jego ojca już nie było. Gdy Greg wszedł do środka, uświadomił sobie, że wyszedł z domu bez telefonu. A co, jeśli ktoś chciałby się do niego dodzwonić? Ktoś? Nie było sensu się oszukiwać. Myślał o Aporcie. Czy Aport wysłał mu jakąś wiadomość, zanim Greg go zauważył? Tak. Jak się okazało, Aport napisał do niego. Pytał Grega, jak zamierza użyć magicznego palca szczęścia. Przeczytawszy pytanie, Greg zwinął się w kłębek na łóżku i zalał się łzami. Wciąż powtarzał sobie słowa Kimberly. Przecież go rozbije, zanim zdąży zrozumieć. Rozbije go. Rozbije go. Rozbije go. Greg usiadł i wrzasnął. Nie! Złapał książkę leżącą na nocnym stoliku i rzucił nią w największą ze swoich roślin. Ta spadła z półki, a ziemia rozprysnęła się po okolicy. Greg złapał kolejną książkę i znów rzucił. I następną. Robił to, aż wszystkie rośliny wylądowały na podłodze i wszystko zostało obsypane ziemią. W powietrzu było czuć piżmowy aromat wilgotnej gleby. Greg położył się i próbował uspokoić oddech. Do jego oczu znów napłynęły łzy, ale to było bez znaczenia. Leżał tak i płakał, aż zasnął.
Kiedy się obudził, słońce miało się już ku zachodowi. Było późne popołudnie. Po chwili wszystko mu się przypomniało. Co za idiota ze mnie, beształ się. Co on w ogóle sobie myślał? Naprawdę sądził, że rozwikła coś, czego nikt inny, CIA, uniwersytety i badacze, nie zdołali rozgryźć? Przecież gdyby dało się to zrobić, już ktoś by tego dokonał. Ależ był z niego egoistyczny kretyn. Nagle sobie uświadomił, jak niewiele wie. Wydawało mu się, że wszystko rozumie i że robi dobrze, a mogło być dokładnie na odwrót. Czy naprawdę coś nim pokierowało, żeby udał się do starej pizzerii? A może sam wpadł na ten głupi pomysł? A jeśli nawet coś go tam poprowadziło, to co to było? Zakładał, że działa, by osiągnąć własne cele, ale Greg zamarł, gdy zadzwonił jego telefon. A potem uświadomił sobie, że to głupie. Aport nie dzwonił, tylko pisał SMS-y. Greg spojrzał na komórkę. Dzwonił Hadi. Hej, stary, wszystko w porządku? Nie było cię w szkole. Greg spojrzał na zniszczone rośliny. Kompletnie zapomniał o szkole. W ogóle zapomniał o życiu. Tak, coś się stało Derowi. Co takiego? Nic mu nie jest? A po chwili dodał. Stary, przykro mi. Greg słyszał, jak Hadi z kimś rozmawia. Cyryl też mówi, że mu przykro. Przekazał Hadi. Dzięki. Możemy jakoś pomóc? Nie. Chyba, że umiecie czarować.